Proszę bardzo. Jestem Rafał Ciuncia. Chciałbym panu zadać pytanie bardzo proste. Z tego, co słyszałem w pańskim wykładzie, proponuje pan teorię, że odbywa się teraz gra, gdzie nasz legalny rząd PiS-u przygotowuje się do tego, żeby możliwie mało denerwując Irokezów, zapewnić Żydom amerykańskim odszkodowania, które będą musiały być wypracowane przez Polaków. Jest to pytanie bardzo mało wyrafinowane. Pan jest bardzo wyrafinowanym felietonistą. Bardzo cenię pana twórczość. Czy dobrze zrozumiałem treść zawartą w pana wykładzie? Dobrze. Dziękuję. Mam pytanie. Czy pan, co pan sądzi o zamianie, prawda, ministra obrony narodowej pana Macierewicza na pana Błaszczaka? Jak pan to po prostu ocenia? Proszę państwa, ta rekonstrukcja rządu, tak zwana głęboka rekonstrukcja rządu, jest następstwem felonii, jakiej dopuścił się pan prezydent Andrzej Duda względem swojego wynalazcy. Otóż felonia to jest takie pojęcie ze średniowiecza, ze stosunków feudalnych. Felonia to jest bunt wasala przeciwko swojemu suzerenowi. Jak się wasal buntował przeciwko swojemu suzerenowi, to dopuszczał się felonii. Pan Jarosław Kaczyński skonstruował sobie system władzy oparty na dwóch filarach, na prezydencie Dudzie i na pani Beacie Szydło. No i jeden z tych filarów mu prysnął, złamał się i cały system, pan prezydent Duda, warto przypomnieć, że pan prezydent Duda ogłosił swoją decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw tych sądowych po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z panią kanclerz Angelą Merkel. Rzecznik rządu niemieckiego przyznał, że sprawa praworządności w Polsce była przedmiotem tej rozmowy, ale szczegółów nie podał, powiedział, że nie ma w zwyczaju podawać do wiadomości publicznej treści poufnych rozmów. Ale prasa niemiecka już nie była taka powściągliwa i pisała otwartym tekstem, że pani kanclerz Angela Merkel interweniowała u prezydenta Dudy w tej sprawie. Co to znaczy interweniowała? To znaczy sugerowała mu jakieś stanowisko, zajęcie jakiegoś stanowiska. No i pan prezydent zajął to stanowisko. Od tego momentu, kiedy zawetował te ustawy, moim zdaniem już nie może liczyć, tak jak wcześniej mógł, na bezwarunkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze mu 3 lata zostały do końca kadencji wtedy. Więc pan prezydent w tej sytuacji musiał sobie zacząć szukać jakichś nowych przyjaciół. I przyjaciele mu się zgłosili w postaci starych kiejkutów, czyli dawnych wojskowych służb informacyjnych. Powiedzieli mu, możemy się z tobą przyjaźnić, ale nie za darmo. Jak nam przyniesiesz na tacy głowę Antoniego Macierewicza, no to dobrze, to wtedy się będziemy z tobą przyjaźnili. No i pan prezydent Duda wywiązał się z obstalunku, o czym można się było przekonać, że się wywiązuje, już 15 sierpnia, kiedy przemawiając przed defiladą wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego, pan prezydent powiedział, że armia jest jedna i nie wolno jej dzielić. To była wyraźna polemika z tym, co wtedy akurat przeprowadzał Antoni Macierewicz. Przeprowadzał kurację przeczyszczającą w armii. To, ta kuracja przeczyszczająca polegała między innymi na tym, że odeszło z armii ponad 30 generałów. Akurat tylu, ilu by wystarczyło na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. No, a jeszcze wcześniej to Antoni Macierewicz jeszcze większych grzechów się dopuścił, prawda? Więc był najbardziej znienawidzonym ministrem tego rządu. No i jest takie opowiadanie Gilberta Chestertona w takim tomie kryminałów katolickich,
pod tytułem Przygody księdza Brauna, opowiadanie pod tytułem Złamana szabla. I tam rozpoczyna się ono od takiego dialogu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No, w lesie. A jak nie ma lasu, to co mądry człowiek wtedy zrobi? A to mądry człowiek zasadzi las, żeby schować w nim liść. Otóż moim zdaniem ta głęboka rekonstrukcja rządu to był taki las zasadzony po to, żeby schować w nim liść w postaci ścięcia głowy znienawidzonemu Antoniemu Macierewiczowi. Ja i wcześniej, przed rekonstrukcją rządu, mówiłem, że jeżeli zostanie odwołany minister Macierewicz, to będzie to nieomylny znak, że pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii. Przed kim się cofa? Przed starymi kiejkutami, które wracają do Ministerstwa Obrony, do struktur wojskowych, a nawet do wszystkich spółek zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, bo tam trwa rzeź niewiniątek w tej chwili. Stare kiejkuty wracają pod, że tak powiem, protekcją pana prezydenta, który jest ich zakładnikiem, co tu dużo gadać. A pan minister Błaszczak bezsilnie się temu przygląda, bo co ma robić? No nic nie może zrobić. No dobrze, to już wiemy, przed kim się cofa pan prezes Kaczyński na całej linii. Jeszcze druga część pytania, a dokąd się cofa? No bo jak się cofa, to musi się dokądś cofać, prawda? Ano cofa się pod żydowski parasol ochronny, który obiecał rozpiąć nad nim nasz najnowszy przyjaciel, pan Daniels. To jest pan Daniels, to jest przykład kariery nikodemadyzmy, kolejny taki w Polsce. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to mówią, dobra psu i mucha, i pan prezes Kaczyński musi się zadowolić obecnie taką obietnicą. A pan Daniels też stawia swoje warunki. Niedawno wystąpił z pomysłem, żeby obóz w Oświęcimiu był eksterytorialny, zyskał status eksterytorialny. To ciekawe, że to takie pomysły już się pojawiały wcześniej. W 1920 roku, kiedy w Sejmie była dyskutowana konstytucja nowa, bo trzeba było ustanowić konstytucję, to koło, klub posłów żydowskich, bo mieli reprezentację parlamentarną, posłowie żydowscy, wystąpił z pomysłem, żeby zwarte skupiska ludności żydowskiej w miastach i miasteczkach, a to w większości tak było, zyskały status eksterytorialny. Tego postulatu się nie udało przeprowadzić im, bo konstytucja marcowa z 1921 roku wprowadziła zasadę unitarności państwa poza Śląskiem, który uzyskał autonomię i dlatego tu był Sejm Śląski i tak dalej. Natomiast ciekawa rzecz, paradoksalnie, że ten postulat spełnili dopiero Niemcy w czasie okupacji, tworząc getta. Getta rzeczywiście miały status w pewnym sensie eksterytorialny w generalnej guberni, bo na przykład getto warszawskie nie podlegało władzom Warszawy, prezydentowi Julianowi Kluckiemu, tylko niemieckim władzom, więc miały w pewnym sensie status eksterytorialny. No i teraz pan Daniels występuje z takim czymś. No to tak to wygląda, dlatego mówię, te podejrzenia, które tu państwu przedstawiłem, to nie wysysam ich sobie z palca, tylko one mają pewne zakotwiczenie w stanie faktycznym. Proszę państwa, wyobrażam sobie, jaką obsztorcówę musieli dostać nasi umiłowani przywódcy, to znaczy pan Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, i pan minister, ministrowicz Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, na odprawie w niemieckiej ambasadzie, dokąd wezwała ich nasza złota pani, prawdopodobnie zakazała im samodzielnego układu
uprawiania jakiejkolwiek polityki, no i co wytworzyło strasznie kłopotliwą sytuację, bo jak tu nie uprawiać polityki i jednocześnie dać znać opinii publicznej o swoim istnieniu, to po prostu postawiła ich w sytuacji rozpaczliwej. I w tej rozpaczliwej sytuacji no, zdarzył się dar niebios w postaci wypadku, jakiemu uległa pani premier Beata Szydło. Podczas jazdy do domu w Oświęcimiu, ach ten Oświęcim to jest po prostu tragedia, jakieś takie miejsce rzeczywiście pechowe. No więc podczas podróży po Oświęcimiu zajechał drogę limuzynie pani premier Fiat Seicento prowadzony przez 21-letniego Sebastiana K., który zyskał w związku z tym już teraz sławę herostratesową, a to jeszcze dopiero początek, bo jeszcze ostatniego słowa nikt nie powiedział. No i wszyscy się rzucili, wszyscy umiłani przywódcy rzucili się na ten incydent niczym wygłodniałe hieny na padlinę. No i mogłem to obserwować z Irlandii w telewizji, aż w telewizjach, bo i ubeckich, i w rządowych, huczało, jakby tam tornado jakieś się przewalało. Jedni rozchuśtywali, jedne stacje telewizyjne rozchuśtywały emocjonalnie swoich wyznawców w jedną stronę, a rządowa stacja telewizyjna rozchuśtywała swoich wyznawców w drugą stronę. W rezultacie wszyscy wyznawcy, jedni i drudzy, rozchuśtali się emocjonalnie do tego stopnia, że nawet zaczęli zdradzać objawy utraty poczucia rzeczywistości. Nie mówmy tego głośno, bo dowiedziałem się właśnie, że pani wielce czcigodna Joanna Schering-Wielgus wytoczyła mi jakiś proces przed niezawisłym sądem. To jednego procesu na razie mi wystarczy. Jeszcze by tego brakowało, żeby były minister sprawiedliwości w rządzie pani premierzycy Beaty Szydło wytoczył pan Borys Budka. Oczywiście wytoczył mi drugi. No, od przybytku mówią, głowa nie boli, ale to by było en barre de richesse. Więc pan Borys Budka zaoferował się, nastręczył się właściwie ze swoimi usługami prawniczymi panu Sebastianowi K., który w pierwszym odruchu podobno się miał przyznać do tego, że spowodował ten wypadek. To widać wyraźnie, jak przewidujący był Janusz Wilhelmi, który jeszcze za głębokiej komuny całkiem serio radził, żeby wystrzegać się pierwszych odruchów, bo mogą być uczciwe, a potem już można kalkulować. No i jestem pewien, że pan Borys Budka, jak już nastręczył się ze swoimi usługami prawniczymi, te usługi nie muszą być bardzo skomplikowane, bo to tak jak w przygodach dobrego wojaka Szwejka. Szwejku, nie przyznawajcie się do niczego. No więc pan Borys Budka, który był ministrem sprawiedliwości, coś tam o funkcjonowaniu naszego wymiaru sprawiedliwości musi wiedzieć. Przypuszczam, że tak poradził Sebastianowi K., żeby się do niczego nie przyznał, to też on już jak po te porady już tam do niego dotarły, to oczywiście teraz nie przyznaje się do niczego podobno. No i jego obrońcy, czy obrońca, pan mecenas, zwrócił uwagę, że nie został przebadany przez lekarza. Tutaj media rządowe przeprowadziły energiczne dziennikarskie śledztwo, z którego wynika, że jednak był przebadany przez lekarza. Nawet został pouczony o tym, że może sobie obrońcę wziąć. No, ale pan mecenas podniósł, że owszem, no był, ale tam nie tak jak trzeba.
jestem pewien, że będzie tam zarzut podniesiony, że nie został zbadany przez grafologów. I to nie jedną ekipę, tylko drugą, tę samą, którą zamierza powołać nasz Kukuniek. Nawiasem mówiąc, Kukuniek, nowa koncepcja mu się wylęgła w głowie, mianowicie, że generał Kiszczak go zdradził. Coś podobnego, no z tegośmy się by nie spodziewali. Bolek to miała być przecież marka maszyny do podsłuchiwania, a tu generał Kiszczak okazuje się, no niedobrze, niedobrze. Strasznie trudno jest bronić pana prezydenta. Zawsze mówiłem, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi, ale wróćmy do naszych baranów, czyli do umiłowanych przywódców. Otóż no, odrzucili się, jak powiadam, jak hieny na padlinę. No i pewnie tego pana Sebastianaka to na długo już z paszczy nie wypuszczą, bo mamlać jak cytrynę. No a w ogóle cały fanklub się pojawił na czele, czy nie wiem, czy na czele, bo to w każdym razie z udziałem znanego, żarliwego obiektywizmu pana redaktora Lisa. Fanklub się złożył na zakup nowego Seicento i podobno zebrali już 50 tysięcy złotych. Tylko patrzeć, jak wielka orkiestra świątecznej pomocy tam się zatrudni i te dary pójdą w miliony. No nie wiem, czy to nie zakłóci funkcjonowania naszej młodej demokracji, bo jak wszyscy się będą składać na samochody dla pana Sebastianaka, no to kto będzie się składał na Komitet Obrony Demokracji, z czego pan Mateusz Kioski będzie płacił te swoje faktury, te alimenty, wszystkie. No w ogóle nie jest dobrze, proszę państwa, pani nasza złota chyba za bardzo obsztorcowała naszych umiłowanych przywódców i oto widzimy, że nawet mogą się w związku z tym pojawić zagrożenia dla naszej młodej demokracji. No bo nasza młoda demokracja cały czas jest w niebezpieczeństwie. Największe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że pan złowrogi Antoni Macierewicz taką przeprowadził kurację, czy przeprowadza kurację przeczyszczającą w naszej niezwyciężonej armii. Jeden po drugim odchodzą generałowie, no i zaniepokojona do najwyższego stopnia tą sytuacją pani Justyna Pochankę z telewizji TVN, którą podejrzewam o to, że została utworzona za pieniądze ukradzione z funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego przez wojskowe służby informacyjne, czy tam jak się wtedy nazywa, ten raz wie dóbr cały. No więc pani Justyna Pochankę wezwała na przesłuchanie nie byle kogo, tylko samego generała dywizji w stanie spoczynku, pana Balcerowicza. No i pan Balcerowicz, był rektor Akademii Obrony Narodowej, nie ukrywał swojego rozgoryczenia tą sytuacją i w trakcie tej rozmowy wygłosił opinię, którą uważam za bardzo ważną, dlatego że ona ilustruje nastrój wyczekiwania, jaki niechybnie zapanował w naszej niezwyciężonej armii. Otóż pan generał Balcerowicz powiedział, że zacytował takie przysłowie, że dłużej klasztora niż przeora. Widać wyraźnie, że w niezwyciężonej armii, a przynajmniej w niektórych kręgach naszej niezwyciężonej armii, panuje nastrój wyczekiwania. No, skoro tak, to następna próba przesilenia politycznego, to znaczy kombinacja operacyjna, która miałaby na celu dokonanie przesilenia politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju, już będzie poważniejsza, bo już nie z udziałem jakichś tam zasrańców sejmowych, tylko z udziałem pierwszorzędnych fachowców z naszej niezwyciężonej armii. Tam może w sprawach takich wojskowych to oni pierwszorzędnymi fachowcami nie są,
ale żeby tam różne takie kombinacje operacyjne i w ogóle kombinacje różne robić, to z całą pewnością tak. No a wtedy już rysuje się całkiem poważna perspektywa jakiegoś czegoś na kształt stanu wojennego w naszym nieszczęśliwym kraju. Proszę Państwa, z władzą radziecką Aleksander Sołżenicyn ostrzegał, czy zapowiadał, że z władzą radziecką nie będziesz się nucił. No tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński na sympozjonie w Toruniu zademonstrował manifest socjalistyczny, więc widać wyraźnie, że już żadnych wątpliwości, w jakim kierunku prowadzony jest nasz nieszczęśliwy kraj, żadnych wątpliwości już nie ma co do tego kierunku, a zgodnie z bardzo taką spiżową tezą największego klasyka demokracji, czyli Józefa Stalina, w miarę postępów socjalizmu zaostrza się walka klasowa, no a jak klasowa, to i polityczna. No i właśnie mamy przed naszymi oczyma się ten spektakl zaostrzania walki politycznej i klasowej rozgrywa. Proszę Państwa, tylko patrzeć, jak nasza złota pani z udziałem nowego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, pana Waltera Steinmeiera, weźmie znowu sprawy w swoje ręce, jakąś tam kombinację operacyjną z udziałem już z udziałem naszej niezwyciężonej armii sprokuruje. No i wtedy znowu przeżyjemy kolejne polityczne przesilenie. Czy ono spali na panewce, tak jak grudniowe, czy też nie spali, no to się przekonamy, bo do polskich miesięcy politycznych to grudzień oczywiście należy, ale należy i marzec. W związku z tym już wkrótce chyba przekonamy się, czy nastąpią jakieś wydarzenia marcowe, czy też nie nastąpią, no bo w maju to już wszyscy się rozjeżdżają na majówki, a w czerwcu no to już na wakacje, w związku z tym nie ma czasu na żadne politykowanie, natomiast marzec jest w sam raz.